Siema Androliska, dziś wraz z dwiema nowymi osobami, nowymi, no oczywiście, że nowymi, zagramy sobie w nową grę, którą jest Need for Speed 2015, Dotsu? Nową grę, siema. No i oczywiście, War Pitbull. Siema, no witam was, hej. Także, okej. Jak mogę teraz wejść do gry, żeby to już ogółem ruszyło? Szybko. Wychodzisz stąd, robisz B, powrót i start. Alt F4. Aha, i graj po prostu, tak? Alt no. F4. Wyszukiwanie graczy. O, czy znasz? Tak, znam, to jest przecież Neville z tego, z Carbona. Jest, kuźwa, nareszcie. Ale ile było jebania, żeby się podłączyć razem do jednej ekipy, żeby kurwa wszyscy trzej mogli grać, to jest po prostu przejebane. Jeżeli oni tego nie naprawią, to nie przejdzie dalej, naprawdę. Jestem tego samego zdania. Alde 4, Alde 4 i Alde 4, żeby się razem spotkać w jednej sesji. No, w jednej sesji. Kuźwa. To było najbardziej przejebane dołączanie, jakie miałem przez ostatnie kurwa naprawdę parę lat, nie? Jeżeli chodzi o gry komputerowe. Zamiast zrobić. No dobrze, skończ. Ty skończ. Właściwie zamiast zrobić porządny matchmaking, tak jak był Fort Percy, to zjebali i po prostu trzeba, nie wiem, od samego początku, zanim się wejdzie do gry, należy już łączyć się z kumplami, jak się jest w menu głównym, a i w innym wypadku nie działa to. Także zapomnijcie o tym, że dołączycie do kogoś, jak on już gra. A propos HP-ka, to generalnie tutaj mam jedną aluzję odnośnie Igora i wczytywania. Bo pochwaliłeś coś, co generalnie było chujowe. No ale okej, to już jest moje Volvo na waszym ekranie. Zrobiłem je, ja wiem, w 15 minut, tak, sobie for fun, na spontanie jestem ogólnie ciekaw, co na to powie sam War Pitbull, który właśnie jest ze mną tutaj w grze. Znaczy ja ci powiem tyle, że ja przed chwilą pracowałem nad innym projektem swoim, wiesz, i właśnie widzę, że kolory są wszystkie popierdolone w nim. Znaczy, no ale nie ważne, dobra, wyjdę. Generalnie to na pewno się uśmiejesz z mojego malowania. Zaraz zobaczymy, muszę wyjść z garażu, nie? Ja też, będę na was czekał. Na drodze, na parkingu naszym pięknym. No i okej, jest piękny, piękny Volvo bez jednej lampy. Wyjechałem. Ja też wyjechałem. Jest, dobra, mam normalne farby. Jezusie pieruńcy. Ja też wyjechałem, zaraz komuś przykurwie. Kto będzie? Ja widzę, jest. Wszyscy tutaj są, wow. Lampa ci się stukła. No właśnie wiem, no. Zamontowałem sobie tą część tego takiego samochodziku. Czekaj, oglądam to twoje Volvo, tej powiem ci, nie jest wcale złe. Nie jest wcale złe, myślisz? Nawet nie jest takie złe, ogólnie ci powiem, no ogólnie kolorystycznie. Ogólnie to myślałem o gradiencie, ale się powstrzymałem. Nie, kolorystycznie bardzo mi się podoba, powiem ci, jest naprawdę kurwa spoko, wiesz, tylko dlaczego Volvo, kurwa? Bo generalnie ja zawsze jestem odmieńcem, ja zawsze kurwa jestem jakiś inny po prostu i tyle. Tutaj widzę, że Dotson ma dalej swojego Civica, a tak, tymczasem Vara Pitbulla BRZ? BRZ, tak, bo stwierdziłem, że ten samochód jest najlepszy, jeżeli chodzi o trzy pierwsze, jakie mamy, bo jest najdroższy z nich wszystkich, więc najłatwiej i najlepiej będzie go sprzedać. Później, no, większy hajs z tego mamy, więc przeznaczyć można potem go oczywiście na następne części, inne samochody, nie? Ciągnij popkę, Nopku. Popkę. Dobra. Pompkę. Ogólnie mamy w takim razie widzę ekipę, która teoretycznie ciągnąc wajchę ma na myśli drifting, tylko kurwa pan docent oczywiście co ma samochód przednio-napędowy. Pitbull, spokojnie, słuchaj, jeżeli mam być z tobą 4, to chwileczkę temu właśnie jeździłem z Dotsem sobie Civicami i powiem ci, że Civic naprawdę zamiata pięknie tyłem. Nie wiem, jak to jest możliwe w tej grze, ale to ogółem jest gra, także to jest możliwe, naprawdę. Lepiej niż BRZ, no. Lepiej niż BRZ, mówisz. Gdzie jest Dotsu? Zaraz do was przyjadę. Idziemy go kurwa śledzić, ho. Beton się nie pokaże, bo mi się wszystkie naklejki poprzestawiamy. Ja dopiero, że tak powiem, oswajam się z tym sterowaniem. A ja ci powiem, wiesz co, ja teraz wejdę w mapę, spróbuję znaleźć ten wyścig. A nie, jest jakieś zaproszenie do ekipy, coś, widzisz? Misterna robota, też dostałeś? Tak, bo to chyba ja nadjechałem na to ogólnie, tak mi się to wydaje. Chodź, akceptuj to. No dobra, akceptuję. No co? Polecimy sobie. Ej, zdążysz? Ale mi chyba emigrujecie. Nic nie emigrujemy, my spokojnie. Najwyżej będziesz czekał na drugi wyścig. Akceptuj. Driftowy pociąg. Zawody zaczynają się już za... To są drifty? Tak jest. Chyba, to są drifty. Powodzenia w twojej Hondzie, kurwa. Baranie. Aha, tej, zobacz czym podjechał, patrz gnoja. Widziałeś czym podjechał? Jeszcze nie miałem okazji. Evo 9 se wziął, kurwa. Teraz, kurwa, kozak, nie?
Generalnie przerywniki są bardzo fajne. Momentami mam lekki spadek FPS-u, przez ten dym pieprzony. Nie, wiesz co, to wszyscy chyba mają, naprawdę. To nawet na Xboxie miałem, jak grałem. Też miałem taki spadek. Te trafiki ciężarówka i chuj. Troszeczkę dziwnie się zachowują. Jezus, docu. Awaryjne mi się włączyły przez chwilę, co? Tak, awaryjne, jak w coś uderzysz, to ci się włączy. Trzymaj się grupy, by zdobyć punkty, ludzie, czekajcie na mnie. Trzymaj się, ramy, to się nie posramy, kurwa. Dobra, to co widzę, na nie poczekał. Tylko, że te auto w ciągu dalszym nie ciągnie wajchy. A propos ciągnie wajchy, to generalnie macie nową otwartą grupę. Założoną chyba w lutym czy w marcu. No, czeka już na to otwarcie, tej już pół roku chyba. Tak. Ale to też dzięki EA, które postanowiło sobie, kurde, też czekać z premierą, kurwa, na pecety, tyle, że dajcie spokój. W kwestii driftu tym Volvo, naprawdę daje ten samochodzik radę. Ja bo też. Wiesz co, zwolnij chwilę. Spuść z gazu, bo nie mogę was dogonić, kurwa. Wow, spokojnie, ja jestem teraz, że tak powiem, twoim wcieleniem i zderzyłem się z jakimś trafikiem. Czekam. Ja co ty było? Fizyka, jak na razie widzę, jest do poprawy, delikatnie mówiąc. To było dziwne. O, jadę za lancerem, jest dobrze. Było naprawdę dziwne. Tak. Ale drifty są jak najbardziej w porządku, jak na moje oko. Podoba mi się to i wizualnie, i ogółem z tym podsterowaniem. Na padzie jest sobie przyjemność z gry. No, pod warunkiem, że jedziesz na padzie, bo na kompie, to na tej, na klawiaturze, to wątpię, że to było fajne. Znaczy, też jest przyjemne. Lubi. Docu właśnie na... Ojojojo. A ty, Docu, teraz na klawie lecisz? Nie. Też na padzie lecisz, nie? Mhm. Tej, zwolnij trochę, Doc, bo nie nabijasz punktów. No też. A tak. Co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Musimy razem jechać ogólnie. Poczekamy na Węka, poczekaj też. O, mamy go tam, dobra. Musimy jakoś tak w miarę ładnie jechać razem. W miarę ładnie jechać razem. Powiem ci, że to może być troszkę trudne. Jako, że jest to mój, nie wiem, pierwszy... Oj, ale skasował trafika. Jako, że jest to mój pierwszy dzień w grze. Dobra, to było ciekawe. Aczkolwiek Pitbull w tym momencie chyba by to sobie nie podjutował. Tak mi się wydaje. Wenek, Doc, musicie się dobrze zgrać teraz ogólnie, nie? Razem jedźcie. Ale cwe w tej korwecie. Jestem trochę no, tamten, tak. No, teraz kozaczysz, bo najlepszy samochód akurat, nie? Że co, że kto? No, Doc. Lancerem loto i masz. No i znowu mi uciekasz, nie mogę wbić punktów. Przebacz. Oj, znowu planowałem na czołowe. Traficzka pięknego. Łapa! Coś masz kiepską tą BZ, stary, naprawdę. Spodziewałem nie, wiesz co, to jest, ja mam dopiero drugi poziom tej, to jest dopiero drugi poziom gry, no to ja jest. Mam piąty, ale cię zramowałem nawet jeszcze pięknie, wuhu! A 51 tysięcy, a wy ile? 53. Nice. 80 coś. No. 80 coś? To jest mój driftowóz, jeszcze nie mam pomysłu na niego, ale dobra. Ty ile ty grasz, przepraszam bardzo, jak dzisiaj była premiera tej? Od tygodnia. Sobie kupił ten cały preorder. Także generalnie on sobie grał już wcześniej. No tak, i potem wchodzisz do takiej gry, patrzysz, oglądasz, a to kurwa wszyscy na grę dużo lepsi od ciebie, nie? Ciekawe nie. Dlaczego. Gdzie jest fair play? No, fair play 9-5. Pięknie panny, pięknie kurwa se radzicie, widzę. Szczególnie Doc. Panie Adamie, proszę o ustawienie jakiegoś punktu nawigacyjnego, mów gdzie mamy jechać. Dobra, czekaj. Niech będzie zabawnie, niech będą jakieś zakręty ostre. Tutaj mamy coś. Trasa, okej. To co, lećcie za mną po prostu, no chodźcie. No prowadź. Bądź naszym mentorem. No to let's go. Jedziemy ogólnie na wyścig z Amy, to będzie zwykły sprint. Zobaczymy, ile ludzi będzie chciało z nami się w ogóle ścigać, bo to też jest tak, że jak dobierzecie sobie wyścig, podjedziecie do niego i będziecie chcieli wystartować, dzięki za wjazd w dupę, Doc. co to było, Docu? No lagi mam. O, tu już ktoś, i tak, widzicie, już jest jakaś... Roboty, ktoś no. Już jakiś wyścig. To bierzemy, czy nie bierzemy? Weźmy to. Chociaż nie. Odrzucam. Odrzuć się, bo... Czułem, że to na betoniku. To jest dokładnie to samo, co było przed chwilą przecież. A tutaj mamy kółka rondo, nie? Możecie robić te... Tak?
zdobywasz tutaj te bączki tak zwane robić, żeby tam jakieś części odblokować, coś takiego. A tutaj jest... Dobra, ja sobie podaruję, bo tutaj generalnie mi FPS-y idą nieco w dół w tym. A tu widzisz ten samochód? Musisz do niego podjechać, nie? A to ja już to wiem chwilę temu właśnie, tam były części właśnie do tego Volvo. Do Volvo. No, to zbierasz właśnie części, nie? To też widzą, warto tam wytłumaczyć, nie? Jak to działa. Jeżeli macie takie właśnie samochody z paczkami na pace, to generalnie to właśnie jest taki jakby dla was upominek. Tak jest. Pewnego rodzaju. Dobra, dawaj dalej, jedziemy tu. Dobra, już wyjeżdżam, momencik. Muzyka jest zajebista, nie? W NFC. Oj, docu. To było się odmeldować, widziałeś tą bultkę. Jaką bultkę? Wszyscy za Subaru, let's go. Let's go. Hello. It's... O kurwa! Dobrze, kurwa! Wszyscy za Subaru, jeb dostawczak! Szmara, kurwa. A głem dziwi jest. Mnie fakt, że nie ma... A to ja chyba grałem dzisiaj już nawet. Chyba to jechałem chwilę temu. Zaproś ekipę, zaprosiłem wszystkich. Akceptuj! Akceptowałem. Dobra jest. Very nice. Teraz 20 sekund odczekiwania na to, aż gra zdecyduje się włączyć. O, włączyła się i to w 3. Nieźle. Pora odkręcić obroty. Okej. Okay. Let's go. No i teraz to już się typowo ścigamy, nie? Najprawdopodobniej przegram, bo mam najsłabszy samochód bez żadnego tuningu. Pomogę. A kurwa, a ten jebany Penner tam w Evo co jedzie, to w ogóle nie wiem. On już nie jedzie. Oj, sorry. Kleimy się do siebie coś. Ogółem zamontowałem jakieś tam fajne części do mojego Volvo, ale to dalej nie jest, że tak powiem, chętne do jazdy. Ja mam totalną serię, nie? Ogólnie wyjechałem po prostu z garażu i nic więcej. Już mnie wyprzedził, jebaniec, zobacz, kurwa, jak leci. Jestem już pierwszy. O, ale kurwa, jeszcze zajebałem, co? No co, ile ty tam może to mnie na liczniku? 250? No. Milion, kurwa. A, jana. Żol. Ja poczekam na Adasia. Żal, kropka, noc, kurwa. Moc mi chciał wpierdzielić. Blokujemy, Amy! Carlos! Ben, pokonam twój czas, bo mam rekomendacje od ciebie. Nie dziwię się, wiesz? O kurde. Albo nie. Bez kitu muszę go trochę stuningować. Wow, co to było? Zatrzymałem się na dupie Amy, nie żeby coś, a potem mnie Carlos dobił. No to powiem ci dobry trójkąt, kurwa. No nie? Jest 29 level. Gonię kogoś, jest Wenek. Nie. Jeżeli w tej grze istnieje coś takiego aktualne, to myślę, to się to nie podczep. Nie wiem czy... O, w strumieniu jadę za tobą. Nie wiedziałem, że to jest. No że można za kimś w tym strumieniu jechać. To wlicza punkty na tą zieloną strefę, nie? Czyli wlicza na... nie na styl, tylko na Magnusa. Prędkość. Na Magnusa, tak. Magnus Walker. Jego Magnus. Stylu też. Czysta jazda, o! Czysta jazda. Tak. Wow, tutaj w lewo mieliśmy jechać, ale jest okej. Okay. Driftowanie przed Amy. Dostawczak, znaczy trafik. Dostawczak, Boże kochany. O, proszę, nawet muzyka teraz jest uaktualniona tutaj, w tej wersji PC-towej. Właśnie słyszę Prodigy. No bardzo możliwe. Jest, dostałem 200 i 400. Pobito wynik rekomendacji. O, pokonałeś mnie? Ciągnij druta! Chuj już 9 marca, ty! Dobra, ja przecież skończyłem na mecie. Jestem drugi. A ja będę czwarty, no i czas chuj. Czas 2 minuty 28,5 sekundy. Oj tam! 900 wygrałem, powiem ci kuźwa, to i tak dobrze. Ja 2800. Aktualnie w chwili obecnej jestem, że tak powiem, spłukany, ponieważ ten Volvo właśnie mnie troszkę kosztował. No ale przynajmniej wygrywasz, nie tak jak ja. Spokojnie, odkujesz się, wbijesz sobie level wyższy. O, jest i Venom. No dzięki, to nie hamuje, no. A pan OC wykupione ma, kuźwa, że tak jeździ? Jasne, że mam OC, nawet mam AC stary. OC. Ładne to Volvo, podoba mi się. Jeszcze parę dodatków i może by było jeszcze lepiej, ale ogólnie nie jest źle. Spokojnie, to jest dopiero początek. Zobacz Mendę, kurwa. Zobacz go, kurwa. Typi. Wtrącisz się. I ty masz w ogóle malowaniec MW5, nie? Znaczy w sensie z jedynki.
Tak, ten koleś takim jeździł Eclipsem, nie? No dokładnie. Jak on się nazywał? Nie wiem. Big Low. Big Low, dokładnie. Ale to jest gotowe malowanie, także. Pozycja chyba 11. No to drogi War Pitbullu, zaproponuj może jeszcze jeden wyścig i może na tym jak na razie dzisiaj spoczniemy wyścig. Spoczniemy odcinek. Policja. Chyba nie na nas. To nie ja, to ten, ja to twarzowo opłaciłem, więc... Przejechali, jest dobrze. No to ja zjeżdżam może do tego chodnika, a ty gdzieś War Pitbull prowadź. Dobra, tylko że to jest drugi koniec mapy, tutaj jest drift. Nie, to sympatycznie nie będzie. Może być, jak najbardziej. Tak, dobra, no to okej. Okay. Tylko że ty... Oj, teleport zrobiłem przez przypadek, na sam dół zleć. Dawaj na sam dół. W sensie ale to zaproś, to nas przeteleportuje. Albo właśnie, ja was zaraz zaproszę. Ewentualnie tak. Ale powiem ci, że jak poczułem się twoje odcinki z NFS-em na Xboxie, to generalnie cholernie narzekałeś na sterowanie, które jak na razie mi się wydaje być całkiem w porządku. Zupełnie inaczej się steruje samochodami na początku, a później, wiesz, jak już będziesz miał na maksa stymingowane. Zobaczysz, co mam na myśli. Jak ustawisz sobie wszystko na drift, albo wszystko na tą przyczepność, nie? Zobaczysz te różnice, jakie są. Jest masakra, żeby się przyzwyczaić. No dobra, okej. Okay. Tanie Stalika? Taniec Stalika, to jest. Akceptuj, dobra. Także to będzie wyścig numer 3 i numer ostatni. Numer ostatni. Liczyć do 3 to wystarczy, na całe życie. Raz, dwa, trzy, dokładnie. War Pitbull. 8, 7, 6, 5, 4, no jeszcze ten 3, musi lecieć. 2, 1, tej doca, ty dzisiaj? No co? No jest, pojawił się w ostatniej chwili tej. 35 patoli trzeba zrobić tylko tutaj. 35 tysięcy punktów. To jest w sumie jeden, dwa zakręty, nie? Jest to... Ja cię pierdzielę, ale dropy FPS-ów. Jedźcie sobie sami. Tutaj z tym dymem rzeczywiście jest trochę dziwne to. Ogólnie cała gra jest bardzo mega płynna, ten dym momentami serio przeszkadza. Ała. Awaryjne. Podziękowałem ci. Dobra, 7 kapli mam. Ja mam 6-7. O, tu już lewo jest. O, ja cię nie widziałem tego. No i tyle. I tak sobie lotamy w kółko cały czas. O, kuźwa, co to było? Ja na trafika wpadłem. O dziwo, nie wychodzą z... Nie gonią. Dobrze ci tak, ty kuju zewo. Aha, docu, widzę, że masz fajne stereo połączenie z internetem aktualnie. To nie jest mój internet, to jest właśnie GTX. Aha. Na średniej gram, jak chcę. Spadki FPS w sensie? Tak. Kiepsko. Jo, ja cię gwiżdżę. Te drifty są takie nieco średnie, chociaż jak się ładnie wejdzie, to się ładnie wyjdzie. Jak to się mówi. Ja mam za wolny samochód jeszcze, wiesz, na takie rzeczy. Musiałbym go dobrze stuningować. O co? Ty ciulu zewo! O ja cię. Przed trafikiem na szczęście się udało. Dobra, mam ten cały cel uzyskany już. Czyli że chyba wygram. Albo coś. Tak, teoretycznie już możesz jechać sobie po prostu tak. Do przodu już. A! Ściana. Nie chciałem, ja wylądowałem w ścianie. Mi się chyba nie uda osiągnąć. Nie wydaje mi się. Uwierz w siebie. Ja właśnie nie dam rady, co ty? Ja właśnie urywam zderzak. O ja, ściana jeszcze jedna. 5000 mi zabrakło. To lipa, dałbym ci ogółem moje, bo mam ponad 11 przewagi. 2000 mi zabrakło. 2000 punktów. Sukces, 200 gotóweczki plus 200 za ekipę. No i ukończyłem te wyzwanie niby jako pierwszy, jak się okazuje. No. To ogólnie, jeżeli zrobisz po prostu ten punkt, osiągniesz go, to już masz pierwsze miejsce jakby. Aha, okej, rozumiem. W ten sposób to jest, nie? No to ja miałem tam 40 tysięcy tutaj. Jak na razie byłoby to chyba na tyle z Need for Speed'a nowego. Jeżeli chcielibyście już wiedzieć więcej, to komentarz jakiś tam oraz pamiętajcie o tym, aby dążyć do naszej grupy facebookowej. Tak jest! Nara, trzymajcie się! Do której link znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. No i cóż, trzymajcie się, na razie, cześć! Yo, yo! Yo.